Dzień dobry, witajcie moi kochani w kolejnym vlogu na moim kanale. Witam się z wami po naprawdę długiej przerwie, bo właściwie prawie 2 miesiące mnie nie było. To jest ta przerwa, o której wam mówiłam, że ona będzie, była i teraz już jestem z powrotem. Jak widzicie, obcięłam włosy. Bardzo dużo się zadziało podczas tej przerwy, naprawdę. Sporo rzeczy, będę wam o wszystkim na bieżąco starała się poopowiadać. Nie wszystko naraz, będę wam dawkować informacje. Jestem naprawdę pełna energii, wypoczęta, pełna różnych pomysłów, także zaczynamy regularne vlogowanie co tydzień na moim kanale. Jak zawsze to było w sobotę, będzie pojawiać się film. Czasami będzie tak, że on się pojawi już w piątek, ale w sobotę on już zawsze powinien być, także mega się cieszę. Ja tak naprawdę wróciłam godzinkę temu od fryzjera. U fryzjera nie byłam kilka ładnych lat, bo miałam długie włosy. Później jak obcięłam, to sama to zrobiłam. I teraz stwierdziłam, muszę iść do fryzjera. Po prostu potrzebuję tego, więc włosy są obcięte, mega fajnie, bardzo jestem zadowolona, taka długość jaką chciałam. Mam też paznokcie pomalowane, sama sobie malowałam, ale też mam w planach troszeczkę je zapuścić i pójść do kosmetyczki. Jejku, jestem po prostu tak szczęśliwa, naprawdę potrzebowałam tej przerwy i cieszę się, że już jestem razem z wami. Mamy kolejny dzień, właśnie wróciliśmy z basenu, byliśmy z naszym maluszkiem, wyszaleliśmy się, basen kryty. Mój maluszek teraz jest coraz to bardziej taki aktywny. On tam zaczepia wszystkie dzieci, się interesuje, bardzo towarzyski. Po basenie jeszcze podjechaliśmy do McDonalda. Cieszę się, że właśnie taki jest, że jest otwarty na inne dzieci, ponieważ za niedługo wybieramy się do żłobka. To będzie bardzo duże wydarzenie, ale no myślę, że taki dwulatek no to już jest na to gotowy, żeby być w takiej większej grupie dzieci. A jak już jestem przy dziecku, to chciałam wam powiedzieć, że przez ten czas, co mnie nie było, też był taki moment, że rozchorował się. Po prostu nagle dostał wysokiej gorączki, mega się zestresowałam, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Wiecie, wieczorem zazwyczaj gorączka jest wysoka. Jakoś tą noc przetrwaliśmy, no i rano stwierdziłam, że muszę coś w jakiś sposób zareagować, szczególnie, że to w ogóle był weekend, niedziela, wszystkie przychodnie pozamykane, więc zadzwoniłam na pogotowie, opowiedziałam, jaka jest historia, co się stało i ku mojemu zdziwieniu właśnie tam na pogotowiu powiedziano mi, żeby nie przyjeżdżać, bo narażę dziecko na jeszcze większe po prostu jakby kontakt z chorymi innymi dziećmi, jeszcze większe bakterie. Przez ten czas w ogóle jakby reakcji moje dziecko nagle odżyło, stało się bardzo aktywne, ale był też katarek i właśnie też między innymi chcę wam teraz powiedzieć o czymś, co przetestowałam, o aspiratorze. I tutaj jeszcze mam kilka takich rzeczy z Neno. Neno jest to marka z akcesoriami, z produktami dla mam i dla dzieci, z którą, jak wiecie, współpracuję od jakiegoś czasu i ja jestem bardzo zadowolona z tej współpracy, bo mają naprawdę bardzo fajne produkty. Ja te rzeczy testowałam już dłuższy czas, więc teraz mogę wam powiedzieć coś więcej na ich temat. Powiem wam, że jak mój maluszek się urodził, to ja jakoś w pierwszym półroczu miałam propozycję przetestowania aspiratora z innej firmy akurat, ale nie byłam tym zainteresowana, bo w tamtym czasie jeszcze nie wiedziałam, co to jest katarek u dziecka. Także dopiero kiedy dziecko takie malutkie, niemowlę ma nagle katarek, to wtedy rodzic rozumie, o co chodzi. Jest to bardzo trudne, ponieważ takie małe dziecko nie jest w stanie dmuchać nosem, więc bardzo ciężko jest ten nos jakby udrożnić. I ja początkowo używałam takiej gruszki. Lepiej jest mieć gruszkę niż jej nie mieć, natomiast lepiej jest mieć aspirator. On jest, myślę, że bardziej pomocny. Szybciej to wszystko da się jakby zorganizować niż używając takiej gruszki. Dlaczego taka gruszka u mnie się może nie sprawdziła? Ponieważ kiedy dziecko jest bardzo ruchliwe, ciężko jest mu to przyłożyć. Mój maluszek, kiedy widzi tą gruszkę, to on już w ogóle ucieka. On wie, co się dzieje. W przypadku aspiratora tak nie ma, bo on jest zainteresowany tym aspiratorem i jak mu się to przykłada do nosa, to jest mega szybko się to wszystko dzieje. A tutaj trzeba dziecku, tak, trzeba to ścisnąć, przyłożyć do nosa, trafić, tak, to jest bardzo ważne, trafić i
puścić, żeby ta wydzielina zasysnęła się do środka. Czasami im więcej razy to ściskałam, to dochodziło do tego, że tutaj po prostu to nagle mi wyskakiwało, więc ciężko z tym było, ale w końcu tak wyszło, że dostałam do testów właśnie ten aspirator. To jest Neno Sinus, takie opakowanie. Są tu przeróżne końcówki. On w ogóle jest bezprzewodowy, więc to jest bardzo duży plus tego aspiratora. Nie ma żadnych kabelków. Ja w ogóle dzięki Neno to dowiedziałam się, że jest coś takiego jak laktator bezprzewodowy. To po prostu jest mistrzostwo świata. Każda z Was, która się odzywa do mnie prywatnie na Instagramie albo w wiadomości i pyta, jaki laktator polecam, to ja zawsze mówię, że Neno. Naprawdę, mimo że zaczynam od innej firmy, to Neno jest moim zdaniem najlepszym wyborem. Mają tam najlepsze laktatory bezprzewodowe. Dobra, uruchamiamy aspirator jednym kliknięciem. Jak słyszycie, on już pracuje. Kiedy kliknę ponownie, zmienia się tryb zasysania na ten średni. Ten pierwszy jest delikatny, a tutaj mamy już taki silny. I żeby Wam udowodnić, że to naprawdę działa, nawet na tym słabym, i ja powiem Wam szczerze, że ja zdecydowanie jestem zwolenniczką tego silnego, bo po prostu to ma szybko zadziałać i tą wydzielinę usunąć z noska. Mamy tutaj jeszcze światełko i to jest właśnie te światełko, jak jest na przykład noc, to bardzo się przydaje, żeby dziecku trafić po prostu do tego noska. Tutaj mamy te końcówki wymienne i pokażę Wam, jak to w opakowaniu wygląda. Instrukcja obsługi w różnych językach. Tutaj mamy kabelek, żeby naładować aspirator. Jest tutaj jeszcze specjalna uszczelka i mamy trzy końcóweczki. Zwykła, ukośna, ta, która jest założona i ta, którą mam tutaj, są dosyć podobne. Ja jeszcze Wam pokażę, jak się to wszystko demontuje. Końcówkę po prostu demontujemy w taki sposób. Pozostałość tutaj trzeba jakby otworzyć i tu mamy ten zbiorniczek, który wyciągamy. Ja mam taką praktykę, że ja po prostu za każdym razem go czyszczę i jeszcze jest tutaj oczywiście te ładowanie na USB, o którym wspominałam. I jeszcze tak na szybkości chciałam Wam powiedzieć o dwóch rzeczach, które mam z Neno. Tutaj jest taka lampka, to też jest nowość. Ja po prostu jak Neno ma jakieś nowości, to ja z chęcią testuję. Jak widzicie, dotyka się ogonek i ona się uruchamia. Na początku świeci się białym światłem. Bardzo jest fajna, nawet dla mnie, jako dla dorosłej osoby, żeby w łóżku poczytać sobie książkę, to ona ma naprawdę wystarczające już światło. A jak drugi raz się kliknie, to ten króliczek zmienia kolory, po prostu przechodzi różne tryby. Jeżeli chcemy, żeby na stałe świecił danym kolorem, no to na przykład klikam niebieski na pilocie i on świeci już cały czas na niebiesko. Można kliknąć czerwony, można kliknąć żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski, fioletowy, błękitny, turkusowy. Jest jeszcze tutaj na pilocie minutnik, 15 minut, 30 minut i 60 minut. On w ogóle jest silikonowy. Ja jak oglądałam go na stronie internetowej, to ja tego nie wiedziałam, więc jak się nim, wiecie, gdzieś coś spadnie, dziecko przytuli, to on jest taki mięciutki i pokażę Wam, tutaj on ma po prostu taką uszczelkę i tutaj jest cały ten mechanizm. Nie będę wszystkiego wyciągać, bo tam jest kabelek podłączony, przylutowany do jakby ogonka, także nie chcę tutaj nic uszkodzić. Mojemu dziecku też tego nie pokazuję, że to tak się demontuje. Natomiast tak to jest w ten sposób skonstruowane. Mega sprytne rozwiązanie. Taka lampka wcale nie jest jakaś droga. Zobaczcie sobie, linki Wam wrzucę w opisie, żebyście mieli aktualne ceny. Bardzo, bardzo fajny gadżet. Tutaj jeszcze jest miejsce do ładowania. W opakowaniu jest dołączony kabelek. No i trzeba mieć swoją ładowarkę. Można w każdym miejscu to postawić. Nie trzeba ciągnąć gdzieś tam jakiegoś kabla. Fajny bajer po prostu. Ja uważam, że fajny pomysł na prezent. Sorry, że tak cały czas mówię o Neno, ale ja po prostu mówię Wam o firmach, które mnie jakby oczarowały tym, co mają w swojej ofercie. Ostatnia rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć. Szczoteczka do zębów dla dziecka elektryczna, dobrze mówię, elektryczna. To nie jest jakby soniczna. Mieliśmy początkowo taką jedną, mieliśmy końcówkę z włosiem, a pozostałe końcówki były silikonowe i zużyła nam się właśnie ta jedna i od razu sobie zamówiłam tą z włosiem, bo te silikonowe są dobre dla takich dzieci mniejszych. Teraz dla dwulatka myślę, że
taka szczoteczka z włosiem to jest najlepsze rozwiązanie. Końcóweczkę demontuje się poprzez odkręcenie i tak to wyciągamy. Bardzo w ogóle fajna rzecz, ta szczoteczka w ogóle już wygląda na mocno używaną, no bo używamy jej już chyba ponad rok. To jak ją otwieram, uruchomiła mi się lampka, to tutaj jest bateria i bardzo fajna rzecz jest taka, że ta bateria jest tutaj zabezpieczona śrubką, więc dziecko kiedy pobawi się taką szczoteczką i sobie coś odkręci, tutaj baterii samo nie wyciągnie, więc to jest bardzo fajne zabezpieczenie. Wiem, że część osób może powiedzieć, że dziecko powinno stosować tradycyjną szczoteczkę, moje dziecko też ma tradycyjną szczoteczkę. Tak myślę, że pół na pół myjemy raz ząbki tą tradycyjną, raz tą elektryczną. Ta elektryczna, kiedy ją uruchomię, poprzez pierwsze kliknięcie to mamy lampkę, a drugie kliknięcie to już wibruje. No nie widać tego, bo to nie jest szczoteczka soniczna. Dlaczego ja właśnie taką dla dziecka mam? Ponieważ ja i mój mąż używamy szczoteczek sonicznych. Myślę, że już nigdy w życiu nie wrócę do tradycyjnej szczoteczki. Dlatego stwierdziłam, że moje dziecko również powinno mieć przynajmniej taki bajer, a jak będzie troszeczkę większy, to później będzie miał szczoteczkę soniczną, więc to też nie jest drogie, jest możliwość kupienia tych końcówek w Neno, to naprawdę nie jest drogie, więc zobaczcie sobie linki w opisie. No różnie to z dziećmi jest, czasami nie chcą, czasami chcą myć ząbki, ale mój chyba tak początkowo nie był jakby tym zainteresowany, ale kiedy pojawiła się ta szczoteczka, no to spodobało mu się to, sam wkłada tą szczoteczkę do buzi i myje ząbki, więc fajne udogodnienie, fajna pomoc zarówno dla mamy, dla taty, jak i dla dziecka. Więc kolejny pokłon w stronę Neno. Dziękuję, że jesteście, bo robicie kawał dobrej roboty. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy kolejny dzień. Każde kolejne ujęcie to każdy kolejny dzień. Tak się złożyło. Właśnie wracam z małych zakupów z Lidla. Mega lubię robić zakupy w Lidlu, bo tam zawsze jest coś fajnego. No, takie podstawowe rzeczy, jakieś tam pieczywko kupiłam, może wam tak pokażę. Bułki na hot dogi były w promocji, jeszcze się wracałam, bo pani skasowała je w normalnej cenie, a one miały tą naklejkę minus 50%. Ciasto francuskie kupiłam, bo było też minus 50% i zastanawiam się właściwie, co ja z niego przygotuję, bo zazwyczaj to ciasto francuskie jak kupowałam, to na słodko przyrządzałam coś, więc nie wiem, coś tam wymyślimy, może po prostu napakuję tam jakiś dżemu, zawinę i do piekarnika. Dajcie mi znać, jeżeli macie jakieś inne pomysły na ciasto francuskie. Jak jest promocja, to naprawdę warto korzystać, bo zawsze można jakąś fajną przekąskę zdrową zrobić, a ja staram się teraz, żeby teraz ogółem lubię mieć, robić zdrowe przekąski, tak żeby, wiecie, na przykład nie sięgać po czekoladę po obiedzie, tylko żeby sobie zrobić coś takiego bardziej zdrowego. Wpiłowałam sobie, o możecie zobaczyć, paznokcie, już nie mam tych różowych, bo no, zaczął mi troszeczkę ten lakier odchodzić, jeszcze nie jestem w tym perfekcyjna w robieniu sobie tych hybryd, ale już coraz to lepiej. No i zauważyłam, że właśnie przez to, że mam taką fryzarkę, to jednak ta płytka paznokcia troszeczkę cierpi, także troszeczkę ten paznokieć mam teraz taki bardziej miękki, ale no co zrobić, uczę się, więc może po prostu je teraz obetnę troszeczkę, poczekam aż się wzmocnią i może przy następnej hybrydzie będę bardziej uważać, żeby tą fryzarką sobie tej płytki paznokcia nie piłować. Kolejny dzień, witam się z wami z samego rana, drożdżóweczka w ręce. Chciałam wam powiedzieć, wczoraj chciałam się jeszcze odezwać, bo wywołałam zdjęcia do albumu. Mam w ogóle taki album dla dziecka. Nie wiem, jak to się ta książka się nazywa, ale taka, wiecie, z różnymi momentami ciekawymi, ważnymi z życia. I właśnie od roku zabierałam się do tego, żeby wywołać zdjęcia, bo już je w większości wybrałam, tylko po prostu trzeba było kliknąć na stronie internetowej wywołaj, bo zamawiałam przez Allegro i rok się do tego zbierałam. Ja na przykład mam tak, że jak odkładam jakieś zadanie na później, to ciągle mam gdzieś z tyłu głowy te myśli, że miałam to zrobić, a tego nie zrobiłam. Jestem typowym zadaniowcem, więc zdecydowanie dobrze się, lepiej się czuję, jak na przykład w tym przypadku wywołałam te zdjęcia, odebrałam je i
końcu mam jakby ten problem z głowy, bo mam to wywołane, więc mega się cieszę. Jeszcze ogółem zgłaszam się do Was, bo jeszcze chciałam coś powiedzieć. Aha, mam dzisiaj, jak widzicie, wyprostowane włosy i mega mi się podoba. Fajnie dzisiaj w ogóle z samego rana wyglądam, tak nieśmiało powiem. Jestem mega zadowolona z tej fryzurki. No hej, hej, kolejny dzień dzisiaj tak inaczej. W ogóle chciałam Wam coś pokazać. Kupiłam ostatnio taką torebkę za 12 zł, więc mega deal, mega okazja. Słuchajcie, jeszcze chciałam Wam wczoraj o tym powiedzieć, ale mówię Wam o tym dzisiaj, że właściwie u Olur widziałam to, że zrobiła sobie analizę kolorystyczną, no i wie teraz, jakie kolory jej bardziej pasują. I zaczęłam o tym czytać i dowiedziałam się, że jestem ciepłą jesienią. Jeszcze nie ogarnęłam tego, czy to jest jesień zgaszona, coś takiego, tam są jakieś trzy różne podkategorie. Pokażę Wam tutaj gdzieś, jak wygląda kolory, jakie mi najlepiej pasują. No jestem mega zaskoczona, że na przykład takie bordo, zielenie, takie to są kolory, których ja w ogóle unikałam. I ostatnio w sklepie byłam i sobie przymierzałam takie kolory, no i no nie wiem właśnie, ciężko jest mi powiedzieć, doradźcie mi. No powiem Wam, że nie wiem, co z tym zielonym i czerwonym, bo wydaje mi się, że nie do końca mi te kolory pasują, także dajcie znać, bo specjalnie weszłam do sklepu i przymierzyłam. No i dzień dobry, witam Was w ostatnim dniu tego vloga, w ostatnim ujęciu. Dzisiaj mamy piąteczek, jak zwykle mam coś do przekąszenia z samego rana. Ten vlog wyszedł naprawdę bardzo długi, chyba 20-minutowy. Mam nadzieję, że się dobrze ze mną bawiliście. Chciałabym, żeby kolejny film na moim kanale to było te Q&A, na które zbierałam pytania. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, których nie zadaliście te półtora, dwa miesiące temu, to napiszcie mi w komentarzu, z chęcią na nie odpowiem. No i myślę, że widzimy się już wkrótce, może nawet szybciej niż za tydzień. Także do zobaczenia. Cześć! We'll be right back.